dzień dobry, cześć, czołem. Witam Cię na moim vlogu i bardzo Ci dziękuję, że tu jesteś. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale od mniej więcej roku jesteś w bardzo elitarnej grupie 40 osób, które oglądają każdy z tych odcinków, także brawo! Wiesz, co Ci powiem? Powiem Ci, że najgorszym miesiącem chyba w całym roku, według mojej oceny, to jest listopad. Po prostu w listopadzie nie dość, że zawodowo w pracy najwięcej jest roboty, to jeszcze pogoda po prostu jest tak beznadziejna w Polsce. Taki dramat. I w ogóle jakoś, nie wiem, no i energii ja osobiście nie mam. Tyle, ile bym chciał mieć. No masakra. Jak kiedyś będę bardzo bogaty, to po prostu w połowie października będę wylatywał na drugą stronę kuli ziemskiej. Wanna go out and face the cold, but it's a really good time for a monologue. Can't let this pass, I find it hard to breathe. Time is up, the bell has rang, and it's really hard to understand. But losing you now is... Drodzy Państwo, to są jedne z ostatnich ujęć nakręconych tym aparatem i tymi obiektywami. Aparat idzie dzisiaj na sprzedaż. Także, jeżeli chcesz kupić Sony Alpha 5100 z fajnymi obiektywami, to zapraszam do mnie na Allegro, link w opisie. To są kultowe rzeczy, kultowy sprzęt, którym powstało mnóstwo odcinków tego vloga, a ze 100 przynajmniej. A dzisiaj jest piękny śnieg, Podkowa Leśna przysypana śniegiem, proszę Państwa. Proszę bardzo, tak to wygląda. From the line when you left your final word believes the following weeks I'd understand I will never be that close to someone again the further I go the closer you will feel. A spytasz się mnie być może, dlaczego zdecydowałem się zmienić aparat po ponad 100 odcinkach nagranych na tej Sony Alfie, zapakowany generalnie już w obiektywy. No też się nad tym zastanawiałem. No cały patent polega na tym, że ja potrzebowałem czegoś więcej, jeśli chodzi o narzędzie do robienia tych vlogów. Tak jak parę odcinków temu Ci tłumaczyłem, już wiem, jak chcę realizować tego vloga. Już wiem, jak chcę go koloryzować. Już wiem, jak chcę, żeby wyglądał. Po roku jego prowadzenia to wszystko już wiem. Takie zdobyłem doświadczenie. No i teraz przyszedł czas na realizację tego i ten aparat by mi dosyć przeszkadzał w realizowaniu tego. To znaczy, ja potrzebuję po pierwsze jakiegoś aparatu, który będzie bardzo dobrze sobie radził w ciemności. Ten Sony, którego mam w tej chwili, z tym obiektywem, który mam w tej chwili, to jest świetny obiektyw, ale on nie radzi sobie dobrze w ciemności, bo on ma tylko... To jest F4, tak? To jest dosyć ciemny obiektyw. Druga sprawa jest taka, i jak widzisz zresztą na tym vlogu, no próbuję sobie jakoś radzić, tutaj sobie mini softboxa zamontowałem, tu jest lampa i to nie pomaga za bardzo, tak? Więc potrzebuję po prostu jaśniejszego obiektywu. Też są dwie generalnie rzecz biorąc ogniskowe, z których korzystam najczęściej. W tej chwili to jest szeroki kąt, 10 albo 18 mm. No i 50 mm, w którym robię tak zwanego birola, czyli te wszystkie takie zbliżenia, bliskie plany, no to robię 50 mm jasnym obiektywem. Do tego jeszcze mam 35 mm, którego dosyć rzadko używam, i pancake'a, którego w ogóle już dawno nie użyłem. To są wszystko obiektywy, no przynajmniej dwa będą w ciągłej rotacji na tym aparacie. A jeżeli sobie zainwestuję w Canona G7X, no to tak naprawdę jego wbudowany obiektyw już to ma. Ten obiektyw jest jasny, on ma 1.8 na szerokim kącie. On sobie dobrze radzi w ciemności. No i będę miał możliwość ustawienia sobie tych przynajmniej dwóch ogniskowych, które mnie interesują, tak? I bez konieczności grzebania przy
zmianie obiektywu, co ma znaczenie, bo sobie wsiadam do samochodu i sobie tylko ustawię odpowiednio ogniskową. Nie będę musiał, tak jak teraz robię, zakładać innego obiektywu. Więc dla mnie to będzie po prostu oszczędność czasu. I'd understand I will never be that close to someone again. The further I go, the closer you will feel. No i trzecia rzecz, to jednak potrzebuje czegoś mniejszego. Ten aparat Sony, on jest i tak malutki jak na jego możliwości, jak na obiektywy, które do niego doczepiam. Natomiast to nie jest coś, co ja mogę schować do kieszeni. A ja chciałbym mieć coś, co mogę schować do kieszeni. No i Canon tutaj znowu załatwia temat, bo jego można schować do kieszeni. Inne tematy typu audio, no to zobaczę jakie są. No podobno audio w tym Canonie jest trochę gorsze niż w tym Soniaczu. Przetestujemy. Jak się okaże, że będzie faktycznie słabe, no to najwyżej audio będę nagrywał osobno w samochodzie. Na ulicy na pewno będę nagrywał też z aparatu, bo ono nie jest aż tak słabe to audio, żeby było nie do użycia. Mnie interesuje to, żeby mieć przy sobie zawsze aparat. Tego nie zawsze mogę mieć przy sobie. I myślę, że tak całościowo dla Ciebie to ta zmiana wyjdzie pozytywnie. Także jeżeli chcesz kupić legendarny vlogerski aparat, link below. Ruszyło wreszcie. No dobra. Tak. Ja zagram ostatniego układa tego, przejdę na trzeci, żeby pokazać jak klei, nie? Bardzo się cieszę z tego zakupu tego Canona, ze sprzedawania tego Sonego z obiektywami. No, jest to też w jakimś stopniu częścią takiego mojego coraz większego upraszczania sobie życia. Zamiast mieć trzy obiektywy, będę miał jeden i nie będę musiał przy nim grzebać. A z takich upraszczających rzeczy, to też jeśli chodzi o słuchawki bluetoothowe, to się dużo ostatnio pozmieniało. Ale wydaje mi się, że znalazłem już taką parę, która będzie idealna. Bo te Bose QC35 to poszły na sprzedaż. Później miałem jeszcze Master Dynamiki MW50. To jest porażka, są bardzo ładnie wyglądające słuchawki, ale po prostu moduł Bluetooth tam jest tak beznadziejny. Ale to w kolejnych odcinkach. Miłego dnia, nara! Ago, you were still mine. Feels like I'm drifting too far from the line. When you left, your final word will leave. The following weeks, I'd understand. I will never be that close to someone again. The further I go, the closer you will feel.